Na kolejnym odcinku Pierwsza Liga Fortuna Styl Życia. Witaj, Robert. No i dzisiaj omówimy sobie jak co tydzień wszystkie spotkania, które odbyły się w Fortuna Pierwszej Lidze. Myślę, że było naprawdę ciekawie w tej kolejce. Co myślisz na ten temat? No, Fortuna Pierwsza Liga jak zawsze z niespodziankami, ciekawe spotkania, ładne bramki i emocje tak naprawdę do samego końca. Podobnie zresztą jak w pozostałych polskich ligach, bo widać to i w Ekstraklasie, i w drugiej lidze. A w tym sezonie mam wrażenie, że ten ścisk w środkach tabel zwłaszcza jest naprawdę ogromny i tutaj jedno zwycięstwo, które jest drużyny i mamy ogromne przetasowanie. Tak, zgadza się właśnie. Bardzo szybciutko są te przetasowania i to jest, tak jak właśnie tu wspomniałeś, i w pierwszej lidze, i Fortuna pierwszej lidze, i w Ekstraklasie. No i może ty tam bardziej śledzisz drugą ligę, ale ostatnio też właśnie wspominałeś, że tam też mnóstwo właśnie takich bardzo, bardzo wyrównanych sytuacji, jeśli chodzi o punkty, prawda? Dokładnie. To przejdźmy do pierwszego spotkania. Górnik Łęczna, Podbeskidzie Bielsko-Biała. No jak wiemy, w Podbeskidziu zmiana też trenera nastąpiła przed tym spotkaniem, ale no ta zmiana niewiele wniosła, znaczy niewiele. No, po prostu Łęczna wygrała to spotkanie u siebie 2-0 po bramkach w 25 minucie zbożenia i pod koniec pierwszej połowy, tam bodajże 43 chyba Rondicia na 2-0 było, ale było, powiem, ciekawie. No zgadzam się, bo to dwie bramki, które wymieniłeś, Boźń i Rognić, to były bramki zaliczone, a w tym spotkaniu tak naprawdę piłka w siatce znajdowała się aż pięciokrotnie, bo mieliśmy w 38 minucie bramkę na 1-1 nieuznaną po spalonym Kisiela z Podbeskidzia. Tak. No i potem właśnie te niewykorzystane okazje lubią się mścić, jak wiemy, i bramka już zaliczona Rognicia. A potem jeszcze w 74 niezaliczona bramka także Podbeskidzia, wykonają Bartosza Widy. Tak. A potem w 84 podnieśli z Górnika Łęcznej i miał szansę podwyższyć na 3-0, jednak tutaj też pozycja spalona. Zgadza się, a więc wiele się tam działo w Łęcznej. No Górnik, myślę, zadowolony i kibice Górnika również z tego naprawdę zwycięstwa. Jest ono oczywiście bardzo ważne w kontekście dalszych gier. Arka Gdynia, Chrobry Głogów, tu też było bardzo ciekawie. Co ty sądzisz na ten temat? No, Arka tutaj w zasadzie myślę, że do końca sezonu będzie walczyła z Lechią o pozycję lidera, którą na ten moment uzyskała właśnie po ostatecznym zwycięstwie z Chrobrym. Jednak podopieczni trenera tutaj właśnie jejku, teraz wypadło mi nazwisko trenera Chrobrego. Ale tak jak mówię, Chrobry od jakiegoś czasu złapał wiatr w żagle i całkiem dobrze punktuje, nawet właśnie w spotkaniach z różnymi rywalami, jak ostatnio z Wisłą. No i tutaj Chrobry tej ostatecznej porażki z 2-1 trzymał redon i wydaje mi się, że tak naprawdę do ostatniej minuty miał okazję wywieźć przynajmniej jeden punkt w Gdyni. Tak, Głogowianie naprawdę nie grali jakiegoś słabego meczu. Wynik to 2-1, bramka Sibidy, bardzo ładna zresztą tutaj piłka wyłożona przez Czubaka. Sibita trafia w okienko bramki, no nie miał tutaj najmniejszych szans bramkarz Chrobrego na wyjęcie tej piłki. Potem 64. znowu Czubak w roli głównej jako asystent i bramka druga bardzo ładna też Stolca, który tu się bardzo dobrze podłączył w polu karnym.
zdobył drugą bramkę. No i pod koniec Mandrysz jeszcze strzela dla Chrobrego na 1-2, 78. I to nie było tak, że Arka już ten mecz zdominowała. Arka jeszcze oczywiście miała chyba jedną lub dwie sytuacje, w których nie potrafiła przełożyć na bramki. No ale Chrobry też pod koniec mógł zamknąć ten mecz i mógł wywieźć cenne oczko. Nie udało się to, ale widać, że drużyna Chrobrego gra naprawdę dobrze, gra odważnie. Zresztą na początku tego spotkania, gdyby troszeczkę bardziej byli może skoncentrowani napastnicy zespołu z Głogowa, to w ogóle ten wynik mogli otworzyć. Ale tak, wyszło. W międzyczasie w ogóle przypomniało mi się nazwisko trenera Chrobrego. Tak więc podopieczni trenera Plewni rzeczywiście tę szansę mieli. Jeśli się nie mylę, to na jesień, teraz nie wiem, czy pod wodzą właśnie trenera Plewni, czy jeszcze byłego szkoleniowca, z Arką bodajże wygrali 1-0. No i tak jak wspomniałeś, bardzo ładna bramka Silize, która dzisiaj bodajże została wybrana najładniejszą bramką kolejki. Tak, tak, bardzo ładnie tutaj Sibida to uderzył i naprawdę tutaj myślę, żaden bramkarz by tego nie był w stanie wyjąć, no było idealne uderzenie. W następnym spotkaniu mieliśmy potyczkę drużyn, które obydwie są w sumie pogrążone w kryzysie, bo inaczej nie można nazwać gry Brukbetu i punktowania, jeśli chodzi o ilość punktów. Tak samo jak i drużyny Sosnowca, Zagłębiu też zmiana szkoleniowca po ostatnich właśnie tych takich bardzo nieprzyjemnych zajściach. Zresztą tam nawet w wypowiedziach różnych osób, które czytałem, których oglądałem, słuchałem, no to nazywali tam trenera z Białorusi, przepraszam, też mi uciekło nazwisko tutaj, że to parodysta, a nie trener. Jak grało Zagłębie pod jego okiem, wiemy. Teraz nastąpiła ta zmiana. No mecz, można powiedzieć, taki mecz walki. W pierwszej połowie niewiele tam się naprawdę działo. Potem Kamil Biliński z głowy trafił dla Sosnowiczan na 1-0. Zagłębie miało jeszcze kilka sytuacji, które powinno wykorzystać, no ale się nie udawało i pod koniec Słoniki walczyły zaciekle o to, żeby chociaż jakiś punkt zdobyć. No i udało się to za sprawą dośrodkowania, gdzie Jakubik znalazł młody 19-latek, co mnie bardzo cieszy. Obojętnie w jakiej drużynie gra młody chłopak, to się bardzo cieszę i jeszcze jak strzela bramki, to tym bardziej. I właśnie młodziutki Jakubik wyrównał na 1-1, uratował w sumie, można powiedzieć, punkt dla drużyny Niecieczy, ale widać, że ani Brukbet, ani Zagłębie, no ciężka sytuacja, bardzo ciężko. No tak, zgadza się, obie drużyny, tak jak mówiłeś, w kryzysie, ale uważam, że tutaj nowy trener w Zagłębiu może zdziałać dosyć sporo, chociaż przeglądałem, tak się składa dzisiaj, terminarz pozostałych spotkań w Zagłębia i do najłatwiejszych on nie należy, to delikatnie powiedziane, bo tak naprawdę połowa spotkań jest z drużynami tak naprawdę z czołówki tej tabeli. Natomiast jeżeli chodzi o samo spotkanie, no to ja osobiście śledziłem je na bieżąco i wydawało mi się, że Zagłębie mimo wszystko tutaj występuje jako o dziwo faworyt, bo przecież tabeli jest niżej notowane niż Słonia. No i rzeczywiście bramka Bilińskiego, potem prawie 40 minut później wyrównanie Jakubika i skończyło się tak, jak przed meczem można było typować, czyli remisem i podziałem punktów, który oczywiście nie satysfakcjonuje nikogo. No tak, tak, bo tak naprawdę mamy dwóch rannych i na pewno te punkty ani jednej, ani drugiej drużynie, znaczy to nie jeden punkt w sumie, prawda? Czy w tą, czy w tamtą stronę, to tak szczerze niewiele dają w kontekście gry w dalszych spotkaniach. No i zobaczymy, jak to będzie się układało w następnych meczach dla jednej i dla drugiej strony. W każdym razie no nie był to najlepszy mecz w tej kolejce. Mówiali, będzie to mecz, następnym meczem, przepraszam najmocniej,
Będzie mecz pomiędzy GKS-em Tychy a Wisłą Płocka, więc obydwie drużyny, które chcą wejść, awansować i są w tym momencie w strefie, znaczy Tychy są w strefie barażowej, Wisła Płock niestety dla kibiców tego klubu jeszcze nie. A więc obydwa kluby, które mają o co walczyć. I jak myślisz, jak według ciebie to wyglądało? No spotkanie, tak jak się spodziewaliśmy, no dość wyrównane, bo tak naprawdę tylko jedna bramka, która no padła co prawda w pierwszej połowie jeszcze, jednak myślę, że kibice oczywiście liczyli na tych bramek więcej. Podobnie jak w spotkaniu na jesień, kiedy to Wisła tak naprawdę rozbiła Tyszan aż 4-1, jeśli dobrze kojarzę. Natomiast no, to spotkanie, powiedzmy, skromny dorobek bramkowy, ale dla Płocan pełny tak naprawdę dorobek punktowy, bo komplet, który pozwala Wiśle wciąż realnie myśleć o barażach, o ekstraklasę, by wrócić na najwyższy poziom rozgrywkowy. Tak. Tutaj właśnie mieliśmy bramkę hiszpańskiego i tam obydwa kluby jeszcze dążyły do zmiany wyniku, prawda, i Tyszanie, i Płoccanie, ale w końcowym rozrachunku zakończyło się to zwycięstwem Wisły Płock, tym bardziej też na trudnym terenie, jaki jest w Tychach. Potrafiła sobie jednak ta Wisła wywalczyć, wyszarpać te 3 punkty. I tak jak się nieraz mówi, właśnie nie każdy mecz musi zagrać ładnie. Ważne są punkty na koniec tego spotkania. Odra Opole, Miedź Legnica, jak dla mnie mecz walki. 0-0, no i Galan mógł zakończyć. Tutaj mógł zdobyć bramkę, już w sumie chyba w doliczonym czasie gry uderzył, ale tam bramkarz się zorientował i w ostatniej chwili bramkarz Miedzi potrafił tę piłkę sparować. Prędzej też próbował uderzać, ale piłka, został strzał jego zablokowany. Legniczanie też mieli oczywiście swoje sytuacje, zaraz na początku mogli objąć prowadzenie, ale się to nie udało. A jak według ciebie wyglądał ten mecz? No rzeczywiście bezbramkowy wynik może wskazywać na takie ciężkie szachy. Jednak uważam, że więcej sytuacji miała mieć Legnica, która tak naprawdę przynajmniej w pierwszej połowie kreowała sytuację za sytuacją. Potem Odra była w stanie trochę te ataki zneutralizować jeszcze powiedzmy w takiej pierwotnej fazie i samej też atakować. Natomiast jeżeli chodzi o końcową sytuację, jeżeli chodzi o to strzał Galana, no to po tym doświadkowaniu było mu mimo wszystko ciężko uderzyć w zewnętrzną część stopy. Tak, to była trudna sytuacja do oddania strzału. To nie było tak, że to była jakaś taka stuprocentowa, ale jakoś no próbował, no ale nie weszło. No w sumie myślę, że nie wiem, no Opolanie mogą być czy zadowoleni, no chyba nie do końca, chyba żadna ze stron tak naprawdę nie jest do końca zadowolona, no ale Odra przy okazji zwolniła trenera Miedzi i będziemy mieli kolejną zmianę pod koniec tej rundy. Następny trener stracił pracę. Można powiedzieć, że Opolanie mu w tym pomogło. Tak, dokładnie. Właśnie też się troszkę z tego śmiałem, śmiałem się tak zwanego wygranego remisu, bo niby bezbramkowy remis Odry, która wciąż ma taki sam dorobek punktowy jak Miedź, ale dzięki zwycięstwu spotkania na jesień Odra przeskoczyła Miedź w tabeli. Zgadza się. No i teraz mecz Wisła-Kraków, Motor Lublin, mecz, który jak wiadomo no, jest trochę bliższy mi niż tobie, ale cóż, kolejny raz Wisła pokazuje, że potrafi grać, ale tylko dobre mecze z zespołami ekstra klasy i gdy są to mecze
gdzie trzeba się skupić na tym, wykonać swoją pracę przez 90 minut w Pucharze Polski. Tam faktycznie było, gdzie powiało troszeczkę takim optymizmem, bo ja bardziej kieruję się no, tutaj jednak rozsądkiem niż sercem czasami, bo już w tamtym roku też wierzyłem i ta wiara niestety runęła jak domek z kart, zwłaszcza w właśnie tych meczach barażowych, kiedy to przyjechał Drugbet i zrobił sobie tutaj no, konkurs strzelecki i zwyciężył bez problemów. No, a wracając do meczu właśnie Wisły z Motorem, no, czerwona kartka Bartosza Jarocha, ok, kontrowersja, ale jak dla mnie, nie wiem, różne słyszę nad głosy i teraz no, jako Wiślak powinienem powiedzieć, że znowu sędzia coś wybaczył. Nie, no nie wybaczył, no mógł dać żółtą, bo faktem widziałem takie sytuacje, tam Bartek Jaroch tak naprawdę nie do końca atakował gracza Motoru, to raczej on tam na niego wpadł, no ale dobra, był stempel, mogła być żółta, była czerwona, co uważam, że wcale nie oznacza, że trzeba mecz przegrać. To jest druga strona medalu, że jeśli tracisz zawodnika, to wcale nie jest tak, że musisz to spotkanie przegrać. No ale tutaj niestety koszmar się dopiero zaczynał, bo Bartek Jaroch otrzymał kartkę w 6 minucie, a 10 minut później dośrodkowanie, mraz w polu karnym, uderza, mamy 1-0. Wisła podnosi się jeszcze w pierwszej połowie, gdzie potrafi naprawdę wykreować parę sytuacji i w końcu po świetnej akcji Alvaro, gdzie tam po prostu zrobił sobie wiatrak z obrońcy, dobre dośrodkowanie, świetnie złożył się go ku. Uderza na 1-1 i wtedy można było wierzyć, że ta Wisła, nawet grając w dziesiątkę, powinna sobie poradzić, przynajmniej ten punkt wyszarpać. Ja już nie mówię o zwycięstwie. No i zaczyna się druga połowa, Cegla strzela na 2-1, też dośrodkowanie w pole karne, to uważam źle ustawiona po prostu, znowu źle ustawiony obrońcy Wisły i piłka spada pod nogi Ceglarza, który poszedł na tą piłkę do końca i trafia. No i 3-1, mamy znowu Ratona, który znowu robi to samo, co robi zawsze, czyli jak się gra do niego piłkę, to trzeba wziąć pod uwagę, że ten człowiek nie umie tą piłką zbytnio grać nogami. To, co mu się upiekło z Widzewem i w innych meczach, tu niestety Mraz wykorzystuje, dobija Wisłę na 3-1 i tak naprawdę już po tej drugiej bramce to drużyna Motoru kontrolowała przebieg tego spotkania i Wisła tam pod koniec gdzieś tam próbowała jeszcze dojść do jakichś sytuacji, ale zagrała słabo, nie wygrała tego spotkania. No, można obwiniać oczywiście, dużo hejtu spłynęło na bramkarza, na Ratona, zresztą na niego często i gęsto jest taki odbiór tego bramkarza niestety krakowskiej Wisły. Gwizdy się pojawiły również na stadionie po tej trzeciej bramce, jak tylko dotykał piłki nogami, to od razu kibice tam gwizdali. No ale też weźmy pod uwagę, że sam Raton meczu nie przegrał, tylko przegrała cała jedenastka, no cała dziesiątka w tym momencie akurat, bo Bartek opuścił boisko prędzej, więc no, trzeba być sprawiedliwym, że oczywiście Raton swoją cegiełkę dołożył, a na przykład chwilę prędzej fantastycznie obronił. No i to jest właśnie to, że on gra całkiem niezły refleks, ma na linii ten bramkarz, potrafi wyjąć piłkę, no, a w prostych sytuacjach traci tą piłkę. Ja nie rozumiem, dlaczego tutaj trener koniecznie chce, żeby Wisła grała od tyłu, skoro ma kogoś takiego w bramce, a nikogo innego nie ma też, tak? Żeby nawet gdyby Wisła chciała wymienić, to w tym momencie nie ma nikogo. Ma jednego bramkarza z juniorów, drugi pozostał na Białorusi, nie wiem, podpisany kontrakt i chłop wyjechał i nie ma w ogóle szans, żeby na razie przynajmniej wrócił, ponieważ nie może otrzymać wizy i jest problem z wizą. Ma pozwolenie na pracę w Polsce, ma, ale jest kłopot z wizą, a więc czeka, nie może wrócić. Broda kontuzja, Raton, jak to Raton, albo się udo, albo się nie udo.
No i jest coraz trudniej i nawet w swoim programie takim poświęconym temu meczowi, gdzie poświęciłem mu dużo więcej czasu, za chwilę ci już oddaję głos, bo się rozgadałem na ten temat, to no to niestety ja powiedziałem, że trzeba zdjąć różowe okulary i zacząć patrzeć, kurczę, że tu będzie naprawdę ciężko. Tu już nie ma szans na żaden awans bezpośredni, tu jeżeli się uda doczłapać do baraży, to będzie dobrze. Zapraszam do Tak, rozmowy. nie ma problemu, że tak się rozgadałeś. Ja się odniosę na wstępie do Twoich słów, a konkretnie do tego, że mimo czerwonej kartki meczu nie trzeba przegrywać. Jednak wydaje mi się, że czerwona kartka w tak wczesnej fazie meczu, bo już w 6 minucie, tak naprawdę to spotkanie może ustawić i tak też się stało. 10 minut później bramka wraca. Bramka ma 1-1 Wisły Kraków w dziesiątkę. Mogła wynikać z tego, że tak naprawdę to była dość wczesna faza meczu i tak naprawdę drużyny wciąż się jeszcze rozpoznawały. Ale przy właśnie czerwonym kartoniku i przez dziesiątkę osłabieniu, no to tak naprawdę ustawia mecz, zwłaszcza z tak dobrym rywalem, bo Motor mimo wszystko po tym awansie do pierwszej ligi wojuje ją. Mimo, że już nie ma z nim trenera Tejo, który tak naprawdę jest główną twarzą tych małych sukcesów drużyny z Lublina. Tak, tak, bo to trzeba przyznać, oddać to trenerowi Fejo, że to on z tego Lubina zrobił taki zespół, który w tym momencie naprawdę walczy bardzo mocno o tą ekstraklasę. Sam trener Pejo podpisał kontrakt z warszawską Legią. Zobaczymy, jak mu się tam powiedzie. No a Motor na razie bez niego też sobie udowadnia, że potrafi sobie poradzić. Na razie nie wygląda to źle. No i mecz, który chyba elektryzował wszystkich, pomiędzy gdańską Lechią a katowicką Gieksą. I jak sądzisz, jakie jest twoje zdanie tutaj o tym spotkaniu? Otóż walczyły dwie drużyny z podium, liderująca Lechia oraz zamykający podium GKS Katowice. Obie drużyny już z chyba z czterema zwycięstwami z rzędu na koncie wszędzie, albo nawet w przypadku jednej czy drugiej drużyny mogła być to większa ilość. No, jest no większa. I na początku mecz walki jedna i druga strona miały swoje sytuacje. I tutaj myślę, że można uwzględnić swoją wypowiedź na temat meczu Wisły z Motorem. I konkretnie tą wypowiedź, którą wspomniałem już, czyli że czerwona kartka nie oznacza, że musi przegrać mecz, bo tam w 74 czerwony kartonik obejrzał tutaj Kusk, a w doliczonym czasie Jędrych wyprowadza Gieksę na prowadzenie i ostatecznie daje jej 3 punkty. Tak. Tak jak mówiłeś, właśnie tutaj też mieliśmy czerwoną kartkę. Myślę, że tutaj była ona bardziej taka widoczna niż w meczu z Wisłą, ale mówię, ja nie będę tam płakał, bo to nie można usprawiedliwiać wszystkiego czerwonymi kartkami albo decyzjami sędziów. I tutaj Gieksa pokazała, że można, że i to z naprawdę bardzo mocnym przeciwnikiem, który wygrał 5 spotkań z rzędu, a Gieksa osiągnęła 6 spotkanie z rzędu wygrane. I popatrz, Robert, jak ta sytuacja w Katowicach się zmieniła nie tak dawno, przecież na początku tej rundy, no nikt by nie pomyślał, że GKS w tym momencie będzie zajmował 3. pozycję, a zajmuje i idzie jak burza, kurczę. Nie zatrzymuje się, także naprawdę tutaj, kurczę, szacunek i dla trenera, i dla zawodników. Naprawdę świetnie się to Katowicom tu układa. Także ciekawe, jak to będzie przed tym spotkaniem. Mhm. Wydaje mi się, że przed tym spotkaniem
nikt nie zakładał, że do walki o bezpośredni awans włączy się ktoś jeszcze poza Lechią i Arką, które tutaj walczą w zasadzie o lidera. Tak. Jednak wydaje mi się, że Katowicka Wieksa przy tak znakomitej formie jest w stanie tutaj jeszcze namieszać. Tak, tak. Według mnie też, jeżeli DKS naprawdę będzie nadal grał w taki sposób, jak gra, no to kto wie, czy nie przeskoczy którejś drużyny z Pomorza. Teraz przejdźmy sobie do kolejnych spotkań. Stal Rzeszów z Nicz Pruszków i tutaj Rzeszowianie odnoszą trzecie zwycięstwo z rzędu. Jest to wygrana 1-0. Bramkę zdobył Jesus Diaz. No i Rzeszowianie 3 mecze, 9 punktów, komplet. I całkiem nieźle mieli tam jeszcze więcej swoich sytuacji. Znicz też miał swoje. Nie potrafił, a przepraszam, to było 2-0. No, przepraszam, to mój błąd. Tak, tak, bo jeszcze później przecież Bukowski zdobył drugą bramkę w 48 minucie. Dokładnie, jeszcze. Mhm. 48, 43, przepraszam. Trzeciej. Jeszcze tak. Przed przerwą. To moje dwie bramki z Rzeszowian. Druga bramka zresztą bardzo ładna po dograniu. Tam Bukowski się świetnie odnalazł w polu karnym. Zagranie takie tutaj takie pomiędzy obrońców. Całkowicie zagubiona obrona Znicza i mamy na 2-0. Znicz w drugiej połowie grał słabiej na początku, później troszeczkę lepiej. W ostatnim kwadransie miał też rzut karny, którego niestety nie zamienił na bramkę. No i cóż, Znicz został bez punktów, a tak jak już wspominałem, Rzeszowianie trzeci mecz punktują, 9 oczek i myślę, że już spokojnie mogą myśleć o pozostaniu w pierwszej lidze. No, myślę, że tak, no, bo skoro uznaliśmy, że Chrobry będzie walczył tutaj nawet o tą górną część tabeli, może nawet w porywach te baraże, a Stal zrównała się bodajże punktami z Chrobrym, no to szansa jest również dla nich. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, no to rzeczywiście Stal tak naprawdę niedługo przed przerwą dwa szybkie cioty i w sumie to ustawiło spotkanie, zakończyło się to spotkanie właśnie takim rezultatem. Chociaż tam szansę miał jeszcze Znicz, by zawać kontakt. W 73 minucie Grudziński nie wykorzystał niestety rzutu karnego i ostatecznie Znicz bez strzelonej bramki przegrywał ze sobie 0-2. Zgadza się. Ta pierwsza bramka też po ładnym rozegraniu graczy Stali. No i tutaj gdyby Znicz może trafił tą bramkę z jedenastki, to kto wie, jakby to było, prawda? Różnie mogłoby się to jeszcze potoczyć, a tak to gdzieś tam może podcięło też drużynie troszeczkę skrzydła i no i Rzeszowianie okazali się tutaj zespołem lepszym. No i ostatni mecz, który mieliśmy przyjemność oglądać, Polonia Resowia. Jak dla mnie mecz po prostu walki dwóch zespołów, które walczą, dla nich bardzo ważne spotkanie, bo obydwa zamieszane w strefie spadkowej. No i Polonia w 80 minucie po bramce Biedrzewskiego w tym spotkaniu zwycięża 1-0. Bardzo ważne punkty, trzy, które zdobyła tutaj Polonia. No i tym samym uciekła ze strefy spadkowej, a do strefy spadkowej spadła drużyna Resowi Rzeszów. No tak, myślę, że tutaj w tym spotkaniu taka też wojna nerwów, bo rzeczywiście tutaj trzy punkty są potrzebne obu drużynom jak tlen. No i ta bramka w dodatku padła dosyć późno, bo w minucie 80. No i rzeczywiście Polonia wpycha Resowie do strefy spadkowej, ale ma tylko punkt przewagi. I myślę, że między tymi dwoma drużynami oraz jeszcze rzeczywiście grającą cały czas zawodzącą Termaliką. Myślę, że pomiędzy tymi trzema drużynami rozstrzygnie się sprawa powiedzmy spadku i utrzymania, chociaż 21 punktów na swoim koncie ma jeszcze pod Beskidzie Bielsko-Biała, które też przy dobrych wiatrach, że tak powiem, ma szansę nawet na to utrzymanie w najwyższej, przepraszam, w drugiej klasie rozgrywkowej w Polsce.
tak jak mówisz, tyle, że tutaj w wypadku Podbeskidzia jeszcze trzeba liczyć na to, że będą się podtykali przeciwnicy, którzy są przed nimi, prawda? No ale szanse zawsze są jeszcze, jeszcze jest nadzieja w Bielsku na to, że to Podbeskidzie pozostanie tutaj w pierwszej lidze. Chociaż może one są takie już czysto matematyczne czasami, ale jeszcze jakieś tam nadzieje mają. Zobaczymy, jak będzie. Oczywiście, tak jak mówisz, też tutaj się z tym zgodzę, i Polonia, i Resowia, i Brugbet, bo to też nic wielkiego nie grają teraz. No to te trzy kluby między sobą mogą rozstrzygnąć właśnie też tą strefę spadkową. Zobaczymy, jak to będzie, bo myślę, że już Sosnowiec to już jest tam pogrzebane, Zagłębie. Oni już pomalutku chyba będą się szykowali do odbudowywania drużyny i struktur klubu w drugiej lidze. No a gdyby spadło Podbeskidzie, to powiem ci, że dla mnie byłaby to duża sensacja, a Nieciecza to jeszcze większe, gdyby tak się wydarzyło, że na przykład Polonia Jarosławia by ich przeskoczyło. Pamiętamy tam ostatecznie chyba Podbeskidzie w zeszłym sezonie, do baraży brakował im bodajże pół. Zgadza się, a dzisiaj kurczę, wcale nie mają dużej przewagi nad zespołami, które są w strefie spadkowej lub przed strefą spadkową, a więc sytuacja Podbeskidzia naprawdę nie jest zbyt ciekawa. Zobaczymy, jak to się zakończy. No i życzyć szansę kolejnych zespołów w następnej kolejce. Pierwszym meczem, który będzie, to Zagłębie Sosnowie Górnik Łęczna. Przynajmniej dla mnie Łęcznianie będą tutaj faworytem, chociaż myślę, że może Zagłębie się postarać sprawić jakąś niespodziankę, ale jednak postawiłbym to na Górnika. A co ty sądzisz? Osobiście uważam tak samo, chociaż Zagłębia nie możemy skreślać. Może już w drugim spotkaniu zadziała efekt nowej miotły, no i Zagłębie sprawi niespodziankę. Tak, może tak właśnie się wydarzyć. Bardzo ciekawy mecz szykuje się w Lublinie, gdzie tamtejszy Motor podejmie u siebie Arkę i tutaj, tu myślę, że wszystko się może zdarzyć. Tu naprawdę może się wszystko wydarzyć. Motor i Arka, no różnie, naprawdę różnie, bo obydwa mocne zespoły, obydwa zespoły potrafiące grać tutaj w piłkę i myślę, że tutaj takiego zdecydowanego faworyta raczej bym nie miał. Dokładnie, obie drużyny tak naprawdę w czołówce tabeli, Arka lider, Motor Lublin, jeśli się nie mylę, na miejscu czwartym, no i Motor, nowy trener, nowe możliwości, jak to mówią, tak. Plus ambicje wciąż ogromne. Potem No tak. Pozostająca jeszcze w strefie marzeń, ale możliwych takich marzeń do spełnienia. Potem mamy Resowie Stal Rzeszów. Derby Podkarpacia. No myślę, że faworytem jest Stal, ale myślę, że Resowia się też w tym meczu nie położy, tym bardziej mecz derbowy, więc tutaj będą, tutaj już nie widzę tak naprawdę faworyta. Może lekko postawiłbym na Stal, ale tak nie do końca. Takie bym dawał szansę, no nie wiem, 48 na 52 na Stali na przykład. A rzeczywiście derby tak naprawdę dodają obu drużynom dodatkowej motywacji, by wiadomo pokazać się przed kibicami i pokazać, kto rządzi nie tylko w mieście, ale w sumie i w województwie, bo to zawsze jest ten taki dodatkowy smaczek. Obie drużyny znowu też nie ma jakoś różnorakiej pozycji w tabeli, a no punktowo bodajże 9 punktów różnicy, nie, przepraszam, 7, to także nie jest sporą różnicą i zgadzam się tutaj również z tobą, że zarówno jedna, jak i druga strona może ten mecz wygrać, a może oczywiście paść też wynik remisowy.
Tak, ale wiesz, też biorę to pod uwagę, że Resowia no, będzie chciała też opuścić strefę barażową, a Derby, jak wiemy, rządzą się swoimi, podobnie jak Puchary, swoimi prawami i wszystko się może tutaj zdarzyć. Wisła Płock, Wisła Kraków, jak dla mnie w tym momencie Płoczanie są faworytem, a dlaczego? Dlatego, że tak uważam, ponieważ w Krakowie będzie dużo, nie ma, nie będzie, nie ma już Ratona, teraz nie będzie Goku, ponieważ tutaj mamy dwie kontuzje. Najprawdopodobniej zagra Jaroch, ale to jest też tylko najprawdopodobniej. No i ostatnio forma krakowskiej Wisły, no, no ciężko powiedzieć, w lidze, abstrahując już od Pucharu Polski, gdzie to wygląda dobrze, to w lidze nie wygląda to dobrze, jakoś tak rewelacyjnie. Być może mam nadzieję, że krakowianie się zepną na ten mecz, że znowu zobaczymy drużynę, która zagra naprawdę taką piłkę bardziej agresywną i będzie umiała zdominować. Ale to będzie bardzo ciężki mecz i tutaj dlatego według mnie troszeczkę jednak wyżej stawiam Płocka. No, jak już niejednokrotnie wspominaliśmy w naszym programie, Wisła Kraków często nie potrafi sobie poradzić z No właśnie. rywalami, powiedzmy, z tej samej półki. I rzeczywiście może być tak również tutaj. Jeśli się nie mylę, ostatnio był remis Remis. 1 do 1. Tak, Tutaj no, też może paść taki wynik, jednak nie zagra w tym spotkaniu Jaroch, który ukarany czerwoną kartką już będzie no pauzował. właśnie ten A występ myślę, że. stoi pod znakiem zapytania. Aha. Gdzieś No, jeżeli czytałem na Jaroch portalach nie myśląc, zagra, to. może. Ale Jeżeli jeżeli Jaroch on nie by nie zagra, zagrał, no. to jest bardzo trudna sytuacja. No, bo to jest jeden z podstawowych mimo wszystko graczy Tak. Wisły Kraków. Natomiast ze strony Wisły posłamy znakomitych snajperów Cytuskiego i Hiszpańskiego. Sam bramkarz Wisły Płock też nie jest w najgorszej formie, natomiast Wisła Kraków rzeczywiście potyka się na tych, powiedzmy, lidze mocniejszych rywalach. Zgadza się. Także mówię dlatego tak właśnie sądzę, bo no, jeżeli by nie zagrał jeszcze Bartek Jaroch, to boki obrony to już jest tragedia, bo Szota, nie wiem co będzie z Dawidem Szotem, czy będzie grał, czy nie. Zostaje tylko Kuba Krzyżanowski do wyboru, jeżeli nie ma Jarocha. Zostaje Kuba Krzyżanowski i Endo czy Endi. To jest wszystko jedno, ale to jest następna tragedia. To jest wóz z węglem i nie wiadomo, gdzie tego człowieka postawić ewentualnie. I tylko młodziutki Kuba Krzyżanowski. Zresztą według mnie Kuba powinien grać częściej. Przejdźmy do następnego meczu. Tutaj mamy mecz, który ciebie będzie najbardziej interesował. Katowicka Dzieksa u siebie podejmie Odrę. No to może być dla Odry bardzo ciężki mecz, z tym jak widzimy, jak ostatnio GKS gra właśnie, prawda? No tak, GKS Katowice, jak sam wspominałeś, 6 zwycięstw z rzędu. Natomiast Odra Opole dopiero z 5 oczkami na koncie w tym roku. W dodatku Odra będzie grała na wyjeździe. Także będzie grała bez kilku tam podstawowych w sumie zawodników, bo najczęściej są to absencje spowodowane jakimiś tam urazami czy kontuzjami. Ostatnim razem 1-0 bodajże po bramce Dina Suli. I wydaje mi się, że oczywiście każdy kibic bierze zwycięstwo, ale remis biorę w ciemno. Tak, ale też Odra, widzisz, potrafiła udowodnić, że grała na wyjeździe na Pomorzu dwa mecze z bardzo trudnymi również przeciwnikami, jakimi jest Lechia i Arka, i wcale nie wyglądało to tak źle. Odra dobrze broniła. No i
gdyby na przykład w Gdańsku troszeczkę więcej szczęścia, można byłoby mieć jeden punkt, pomimo tego, że nie da się ukryć, że Lechia dominowała w tym spotkaniu, ale Odra też potrafi się odgryźć, zobaczymy jak będzie. A ja zawsze jeszcze jest coś takiego, że Gieksa 6 wygranych, a kiedyś każda seria, jak to mówią, musi się skończyć. Kto wie, różnie może być, ale no wiadomo, Katowice są na pewno faworytem, tym bardziej, że grają u siebie i że też ostatnio na wyjeździe zaprezentowali się naprawdę z dobrej strony. Chrobry Głogów, Miedź Legnica. Tu myślę, jakbym miał, tu też nie dość, że derby, ale tak kurczę, myślę, że Chrobry jest w stanie ograć Miedź. Bo Miedź jakoś tak nie prezentuje, nie przekonuje mnie ostatnio. Nawet nie patrząc na dotychczasową formę obu drużyn, Chrobry już pod wodzą trenera Piotra Plewni jest zorganizowany, natomiast Miedź staje do boju z Chrobrym pod wodzą nowego trenera Mamrota. I wydaje mi się, że tutaj to może być duży udział w kwestii ostatecznego zwycięstwa w tym spotkaniu. Bo Chrobry rzeczywiście, jak już też wspominaliśmy niejednokrotnie, potrafi urywać drużyny wyżej notowanym drużynom, czy to powiedzmy kończąc spotkanie remisem, czy nawet zwycięstwem jak w spotkaniu z Wisłą Kraków. No i rzeczywiście ta kwestia zgrania pod wodzą danego trenera może być tutaj istotna. Tak. Lechia Gdańsk, Brukbet. No tutaj raczej faworyt może być tylko jeden. Dla mnie jest to Lechia zdecydowanie. Myślę, że po tym jak potknęła się z Gieksą, teraz będzie chciała się odgryźć. No a Brukbet widzimy, wszyscy widzimy w jakiej jest formie, więc stawiam tutaj zdecydowanie na gdańską Lechię. Ja tutaj nie mam nic do powiedzenia, bo nie ma z czym się kłócić. No tak, tu nawet nie możemy się posprzeczać, bo nie ma o co za bardzo. Znicz GKS Tychy. No i tutaj powiem ci, no faworytem na pewno są Tyszanie. Ale oni ostatnio też jakoś tak troszeczkę spuścili z tonu, więc kto wie, czy ten Znicz u siebie nie będzie się potrafił przeciwstawić, a Znicz to znowu nie jest aż taka najgorsza drużyna, prawda? Mieli dobry początek sezonu. Potem spadek formy, długi czas strefa, ale znów wrócili powiedzmy na całkiem dobre tory, które ich satysfakcjonują, bo przecież głównym celem Znicza raczej jest utrzymanie na poziomie pierwszej ligi. I rzeczywiście mogą punkty urwać, bo to jest jak najbardziej w ich gestii. Bo Znicz to już niejednokrotnie pokazał w tym sezonie trudnym i ciężkim, wymagającym dosyć rywalem. I nawet właśnie przy dobrze zorganizowanej grze GKS Tychy może nie być w stanie pokonać drużyny Puszkowa. Zgadza się. No i ostatnie spotkanie, które może hitem nie będzie, ale też jest bardzo ważne w kontekście tego meczu dla obydwu zespołów, zwłaszcza w kontekście trzech punktów. Pod Beskidzie w Górale u siebie podejmą warszawską Polonię. No i tutaj jedni i drudzy będą musieli dać siebie wszystko i to tak myślę może być czasem nawet taki ostatni dzwonek dla zespołu z pod Beskidza. Ciężko mi tu wskazać faworyta. No tak jak właśnie mówiliśmy, pod Beskidzie troszeczkę miało pecha, znaczy pecha, no te bramki strzeliło, prawda, w meczu z Górnikiem Łęczna, a jednak no akurat no pechowo można powiedzieć, bo tutaj VAR nie uznał, tutaj spalony Bidy, kto wie jakby się to potoczyło spotkanie. No i myślę, że tutaj z Polonią u siebie, no to naprawdę taki trudny mecz dla jednych i dla drugich, taki tak naprawdę. No tak, jednak uważam, że z perspektywy Podbeskidzia spotkanie z Polonią Warszawa, czyli z rywalem tak naprawdę z dość podobnego poziomu na etapie 27 serii gier może tak naprawdę być meczem o wszystko, bo w przypadku zwycięstwa zyska
odwagę, zyska większą pewność siebie i będzie mogło właśnie odważnie, tak jak powiedziałem, walczyć w kolejnych spotkaniach, bo do tego utrzymania będzie wiedziało, że do utrzymania brakuje im naprawdę niewiele. Natomiast oczywiście Polonia Warszawa to także nie jest prosty rywal, zwłaszcza dla Podbeskidzia i drużyn w dolnej części naszej tabeli, tutaj w pierwszej lidze. I spotkanie będzie oczywiście wyrównane, ale stawiam właśnie tutaj na drużynę z Bielska-Białej, gdyż mają moim zdaniem ciekawszy skład na tą drużynę snajpera, czyli Bartosza Bidę, który właśnie w ostatnim spotkaniu nieudany gol po właśnie spalonym. No tak. No cóż, moi drodzy, my będziemy pomalutku kończyli nasz program, zbliżamy się już ku końcowi, omówiliśmy sobie mecze, omówiliśmy sobie przyszłe mecze, które nas czekają. Bardzo dziękuję Tobie, Robert, za to, że po raz kolejny mogliśmy się spotkać i mogliśmy poprowadzić. Fajnie, że stało się to takim cotygodniowym naszym programem i stałym punktem. Ja Was oczywiście też zapraszam na transmisję ze spotkań w tym tygodniu na kanale Marco Polska Piłka. Będą to mecze piątkowy Pogoni Szczecin z Ruchem Chorzów, sobotnie GKS Katowice Odra Opole godzina 15, potem godzina 17.30, też również w sobotę będę musiał się szybciutko przestawić, Wisła Płock, Wisła Kraków, no i niedziela 16.30. Jeżeli dopisze pogoda, przepraszam, i nie będzie padało, to Pogranicze Mokre, start Bogdanowice, mecz na szczeblu klasy B Opolskiej Grupy 12. Dziękuję jeszcze raz, Robert, i zapraszam Cię jeszcze oczywiście, jak zwykle, ponownie. Tak, ja również dziękuję za udział w już kolejnym odcinku studia naszego pierwszoligowego. A jeszcze się tutaj na koniec odniosę do zapowiedzianych przez Marka spotkań. Osobiście polecam Wam po drugie. Dziękuję bardzo.